Pobudka o 4 rano, aby dotrzeć do Warszawy? Oczywiście, że tak. Dojechałam do Katowic. Jest już jasno. I teraz widzę, że nie zdążyłam się pomalować. Wolałam zjeść śniadanie. Pociągu mam czas. Zapomniałam zabrać ze sobą tuszu do rzęsa. Muszę się pomalować w pociągu. Na szczęście natura jest otwarta po 6 rano na dworcu w Katowicach, więc idealnie. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. I dotarłam do stolicy. A po co? Otóż dwa razy do roku dzieje się coś niesamowitego, pewne wydarzenie, na którym zdecydowanie trzeba być. Jest to Open Door Sephora. Na takim evencie poznajemy nowości przed premierą, nowości kosmetyczne, więc możemy pomacać, porozmawiać na przykład z przedstawicielami różnych firm kosmetycznych, więc tak pojawiłam się cała na czarno w moim zielonym vintage płaszczyku. To jest rzadki widok, że widzicie mnie na czarno, ale dzisiaj poczułam, że to jest ten dzień. Czuję się bardzo elegancko i idę. Mamy tutaj nowy podpatar. Poznałam przemiłe panie z Stanów. Wymieniłyśmy się kontaktami i pani mi dobrały nowy podkład. Będzie testowany. Bardzo naturalne wykończenie. Te kolory. Piękne kartony, jakie cudne patrzcie. Myślała, chcę zrobić coś unikatowego. Każdy gorset był inny. Każdy gorset był zapakowany, obdarzony w piękną koronkę. Bo kiedyś była moda również na trudne słowo koronczarstwo. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah.
apart when you're supposed to. Cause it keeps me on my toes. It kinda makes me want you more. I get a kick from going out when you don't want me to. Knowing you're at home all mad. I know I shouldn't feel like that. I do it, you do it, we do it all the time. Pushing the buttons until we both lose our minds. Why can't we let ourselves play it safe just for a while? Cause baby, I know it, you know it, we know it. Deep inside, we're too addicted to friction to change our minds. We're so in love, but babe, it's not enough to survive. Cause it's your way, love, 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 that makes us do all the stupid shit that we do. All of the stupid shit that we do. Krótka przerwa na jedzonko. Słoneczko wyszło. Zjadłam szybko przekąska. Jadę tam, gdzie czuję się bardzo zaopiekowana, czyli do kliniki 54. Już zaraz taksówka po mnie podjedzie i jadę kontynuować swoją endermologię. Słuchajcie, hit. Jestem w tym moim wycianku do endermologii i zasnęłam. Później wam powiem, jakie są moje odczucia po trzecim zabiegu. Ale ubieram się teraz i przechodzę do kolejnego gabinetu. To jest ogólnie tak ładnie, ja się czuję jak w niebie. Zobaczcie, jak jest biało, tak jak mi pisaliście pod poprzednim filmem, że wyglądam jak w filmie Sex Misja w tym wdzianku i w tej bieli. Tu jest wszędzie biało, podłogi są białe, jest po prostu tak sterylnie, czysto, miło, a przy tym przytulnie. Laser tulowy. Aby mi włoski odrosły. I wychodzę. Ale jest piękna golden hour teraz. Nareszcie wychodzę, kiedy jest jeszcze jasno, bo to jest już trzecia moja wizyta w klinice i nawet powiem wam, po zabiegu na skórę głowy po laserze w ogóle nie widać, że cokolwiek się zadziało, nie? No, co wam chciałam powiedzieć dziś? Nic mnie nie bolało. Zasnęłam. Nic mnie nie bolało. Czyli oczywiście jest to taki dosyć intensywny zabieg w odczuciu, ale już nie czuję bólu, czyli moja tkanka się porozbijała, te miejsca bólowe najbardziej, czyli tutaj te ramiona, bo tutaj to aż syczałam po prostu, więc możemy też zwiększać intensywność. To jest oczywiście zabieg, który potrzebuje serii. Tutaj nikt wam nie może obiecać efektu natychmiastowego. Masaż, każdy, a to jest drenaż, potrzebuje czasu i całej serii. To jest bardzo ważne. No i tak samo nie jestem wam w stanie powiedzieć, czy moje włosy będą się zagęszczać i czy ten zabieg pomoże na skórę mojej głowy, czyli laser tulowy. Mam oczywiście wielką taką nadzieję, ale to był drugi zabieg. Dzisiaj też było o wiele już lżej, tak jakby już skóra była bardziej przyzwyczajona. Może poprzednio miałam gorszy dzień po prostu, bo wiecie, to też zależy od cyklu naszego chociażby. A dzisiaj już naprawdę na razie w ogóle nie bolało. Nie jest to bardzo przyjemny zabieg, ale do zniesienia. Do zniesienia nawet na otwartych oczkach bez problemu. A i taka ciekawostka. Tutaj możecie sobie zrobić badanie krwi. Wszystkie badania potrzebne, bo to jest bardzo ważne. Dla mnie badania krwi to nic nowego. Ja przy Hashimoto robię badania dosyć często, co kilka miesięcy, żeby się upewnić, czy wszystko jest w porządku, czy jest dalej w normie, czy coś mi spadło, coś się podwyższyło, czy coś muszę sobie bardziej unormować znowu dietą, suplementacją. I też jest ważne przy różnych zabiegach, o tym też warto pamiętać, że lepiej sobie sprawdzić, gdzie jest problem, i jak można sobie pomóc, więc to w środku tkwi problem, jeżeli coś się dzieje na twarzy zazwyczaj, więc warto jest się upewnić i dostosować do tych wyników po prostu zabiegi. Piękna jest pogoda, idę coś zjeść, a później co? Pociąg. Pociąg i wracam na Śląsk. Cały intensywny dzień, ale teraz się zrelaksowałam, bo naprawdę mi się przyrzewnęło na endermologii, więc czuję się zrelaksowana i mogę już spokojnie jechać do domu z
sądzę, że do północy dam radę. Nie zasnę w pociągu. Zapomniałam, że to przecież jest moja trzecia wizyta, więc już wiecie o tym, że staram się rozluźnić i ulżyć moim bruksizmie i przy poprzedniej wizycie miałam wstrzykniętą toksynę botulinową w żwacze. Minął tydzień, jeszcze tych efektów nie ma. Czuję, że jest trochę luźniej, dotykając mięśnie, że nie są takie twarde, jak były wcześniej, ale jeszcze nie ma tego rozluźnienia. Natomiast wiem, że do 2 tygodni na te efekty trzeba poczekać, więc ja jestem cierpliwa. Dam wam znać, na pewno dam wam znać, bo to jest dosyć ważna, zdrowotna kwestia. Ja na to bardzo liczę, ale oczywiście nie zaprzestanę tylko na tym. Jeszcze szukam tych nakładek, żeby na noc zakładać nakładki zapobiegające temu zaciskaniu, tak na wszelki wypadek, bo jeszcze w ciągu dnia jestem w stanie się bardziej kontrolować, w nocy już niestety nie. Więc oczywiście powolutku i dojdę do tego momentu, kiedy po prostu będzie mi troszeczkę lżej z tym mocnym zaciskaniem żwaczy moich. Czekam na mój przyjazd, już pan jest chyba blisko. Jadę, jeszcze zdążę coś zjeść. Suszarni. W Złotych Tarasach mam jeszcze 40 minut do pociągu. Muszę zjeść. Kacam. Co za dzień, co za wieczór wybiegam sobie z pociągu, zbiegam ze schodów i wpadam na Harego. Harego, który jechał tym samym pociągiem, co ja, tylko w innym wagonie. No, więc tak, fajnie. Uściskaliśmy się. Poprzytulaliśmy się, Harry przyjechał na Śląsk na warsztaty, a ja wróciłam do domu. Więc tak, niech zna te trasy, bo niedługo to on będzie prowadzić w mojej szkole warsztaty. Już się ugadaliśmy, już będzie przyjeżdżać. Muszę coś tutaj złapać, chociaż przekąsić szybkiego. Jest późno, ale zanim dojadę do domu, to po prostu potrzebuję coś zjeść. Łapię taksówkę i jadę do domu, do kotów. Cześć, Stefciu. Cześć, myszeczko moja. Cześć. Cześć, zazdrość nie kleci. No, oczywiście. Gdzie pędzia była? Ach, ty zazdrośniku mały. Tak się cieszę. Zawsze robię przewroty, jak mamcia wraca, nie? Zamiast mamcia i pancia powiedziałam Mancia. Cześć. Byłam damą. Wystarczy. Wystarczy. Od 4 rano na nogach. Na obcasach dokładniej. Mamy po 10. To był naprawdę dobry dzień. Ale bardzo długi dzień. I wiem, że będziecie pytać: Karolina, skąd ten piękny zielony płaszczyk? Otóż, no nie zaskoczę was, z lumpeksu. Jest vintage i to bardzo. 70% wełny. Co to za zakłócenia? Mam tyle kurtek. Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. Trzeba je wyrzucić. Czy nie wyrzucić, tylko po prostu schować. I jakoś to ogarnąć. Bo nawet nie mam jak tutaj się... zawiesić. No, proszę cię. Dobra. Powiedzmy, spadniesz? Nie spadniesz. Ściągam buty nareszcie. Po tak długim czasie. Oh. Stefa! Stefciu! Miau! Cześć, moje staruszko. No to pobyłam damą. No i fajnie. O, teraz dresy. Albo po prostu piżamka. Włosy jedynie mogę spiąć, bo jestem po tym laserze, więc nie mogę ich jeszcze myć. A jutro i tak jadę na budowę, więc zawiążę chustę i jutro już mogę. Ale nie jest to potrzebne po budowie. Będę brać prysznic, nie gorący,
żeby tutaj wszystko się ukoiło, ale po pierwszym zabiegu byłam taka rozkopana. Teraz? Jak gdyby nigdy nic. Jędruś? Jędruś, idziemy spać, co? No. A jutro zaprezentuję Wam, co się znajduje w tej walizce, w tej torbie, torbowalizce. Bo teraz idę spać. Następny dzień i znowu na budowie. Na to pobyłam dawą ile? Cały jeden dzień i wracam do roboty. Ale przecież nie mogę Wam zakończyć tego filmu bez pokazania, co się znajduje w tegorocznej torbie Sephora. Torbie mojej ulubionej, bo tutaj ma rączkę, są kółka i bardzo lubię ją jeździć chociażby na zakupy. Ale jest ona też wypełniona nowościami i zaraz wszystko powyjmuję i Wam zaprezentuję. Albo ją coś mi pomoże. Mhm. Wchodzisz czy pomagasz? Wchodzę. No, super. No to zrobiliśmy wymianę. Ty bardzo pasujesz kolorystycznie do tej torby. Nawet lepiej niż ten ogrom kosmetyków. Jeszcze go posegreguję. Jak możecie już zobaczyć, jest zdecydowanie więcej pielęgnacji niż makijażu. Są też suplementy i ogólnie taka dbałość o skórę, zdrowie i ducha. No i mamy tutaj makijaż. To jest cały makijaż. Wszystkie nowości. Rem Beauty nareszcie będę miała okazję poznać. Paleta cieni. Wygląda bardzo ładnie. Opakowania troszkę takie kosmiczne, bardzo współczesne. Mam eyeliner Kat Von D. Bazę Tarte. Rozmawiałam z paniami ze Stanów, które przyjechały, aby właśnie zaprezentować nowy podkład. Dobrały mi odcień. Jest taki bardzo, bardzo delikatny, więc pewnie będę sobie testować. Jak się sprawdzi, to dam Wam znać. Tutaj mam maskarę od Hourglass. Produkt, który już znam z Benefit. BB Cream od Herborian. I nowości marki Sephora. Paleta cieni i róż. Dobra, nie jestem w stanie odkleić. A, jeszcze coś oczywiście do nawilżania ust od Lano Lips. Teraz Wam pokażę coś, co najbardziej mnie zaintrygowało i najbardziej mi się spodobało. Najbardziej oczarowała mnie marka La Perla. Kojarzycie bieliznę tej marki? Ekskluzywną bieliznę, przepiękną. Sama też mam coś właśnie z La Perli, co wiąże się z ciekawą historią, chociaż nie taką jak myślicie, ale tak, no ma dla mnie ta marka naprawdę duże znaczenie i teraz zaczęła produkować kosmetyki. Najpierw zapachy. I patrzcie, jakie to są flakoniki. One są takie retro. Otrzymałam akurat zapach, który zdecydowanie najbardziej mi się podobał ze wszystkich. I był to przypadek, ale ja już testowałam, miałam takie próbeczki. I właśnie próbka tego zapachu zeszła mi najszybciej. No i taka ciekawostka, bo jeszcze o tym nie wiadomo, jeszcze tych kosmetyków nie ma, ale marka La Perla wypuści kosmetyki kolorowe również. Teraz jest troszeczkę pielęgnacji i właśnie zapachy. Grafika jest przepiękna, spójrzcie na kosmetyczkę, widzicie ten wzór? Taki właśnie bardzo bieliźniany. Piękne koronki i tak też wyglądają opakowania, jak pewnie widzieliście na tym vlogu właśnie tej pielęgnacji. To są piękne flakony i co jest najważniejsze, to że wszystkie te opakowania są wielokrotnego użytku. Są piękne flakoniki, do których dokupuje się tylko uzupełnienie. Można sobie po prostu i raz, że zaoszczędzić na tym, dwa, no zrobić coś dobrego dla świata. I kosmetyki kolorowe również mają mieć taką opcję właśnie, że pomadki będą w pięknym opakowaniu, a tylko będzie się je uzupełniać, czyli powrót do dawnych lat. Na kanale Klasyka kilka razy o tym mówiłam, że kiedyś po prostu kosmetyki uzupełniano, bo piękne puderniczki, tam wsypywano puder z większych takich opakowań, żeby po prostu
zawsze mieć coś eleganckiego, ale żeby kupować tylko same wkłady, więc dla mnie bardzo duży plus, bardzo mnie to urzekło, kolory tak bardzo retro, tak, to jest totalnie me gusta, tak? Wszyscy o tym wiemy, więc ja jestem absolutnie zachwycona. Jeszcze była taka prezentacja z historią całej marki, która rozpoczęła się w latach 50., więc no przepadłam, po prostu przepadłam. Z nowych zapachów to jeszcze to jest ciekawa nowość. Poprzednie wersje, one były takie bardzo ciężkie i nie były w moich gustach. Bardzo nie w moich gustach. A ten zapach tak przypomina bardzo taki bez. To jest tak wiosenny zapach, jest absolutnie piękny, więc bardzo się cieszę, że ta marka nareszcie wypuściła coś takiego bardziej świeżego i subtelnego. I to są totalnie moje gusta. Pielęgnacje, cała masa. Tutaj są suplementy, one są w formie oleju, więc zobaczę, tutaj panie coś dobrały dla mnie, ale ja muszę, wiadomo, skonsultować to też z dietetykiem, poczytać dokładnie na temat tego składu, co tutaj się znajduje. A co do samej pielęgnacji, to co na 100% będę od razu testować, to jest marka Origins, taki żel, chociaż on jest podobno w formie bardziej takiej kremowej, do demakijażu, do mycia twarzy, więc to już od razu idzie pod mój prysznic. Ja bardzo lubię właśnie serię zieloną, tak to nazwę po prostu, czyli te w zielonych opakowaniach bardzo, bardzo lubię, więc mam nadzieję, że ten żel się też u mnie może sprawdzić, a akurat mam denko dosłownie wszystkiego, więc ten idzie na pierwszy ogień do testów. Marka, którą poznałam jakieś pół roku temu dopiero, bardzo intensywne maski w płachcie i pielęgnacja bardzo, bardzo mocna. Tutaj jeszcze mam retinol, olej. Zobaczymy, co to będzie. Mam sporo nawet pielęgnacji do włosów, olejki, Marcan Oil. Jakiś nowy olejek tutaj, jakiś nagradzany, nie znam kompletnie, więc chętnie się dowiem, jak go w ogóle używa, czy on jest do olejowania, czy on jest tak, jak wiecie, kiedyś się jedwab używało, że tylko w te miejsca, gdzie chcieliśmy odżywić włosy. Na włosach się aż tak nie znam, ale poczytam, dowiem się. Bardzo dużo pielęgnacji tu pod oczy Pixie. Świetne są te płatki pod oczy. Mokosz, co tutaj jeszcze mamy? Olejek z witaminą C. Fajny zestaw z Fresh, bardzo lubię. No i tutaj też ten różany taki toner, on jest świetny. Ja już go kiedyś miałam, więc na pewno będzie w użyciu. Tutaj cały zestawik. Samoopalacz. Fajny pędzel, zobaczcie, jaki świetny pędzel do nakładania samoopalacza. SPF 30. To w ogóle tak mi się spodobało. Ja pamiętam, kiedyś Sephora miała właśnie w tych opakowaniach te żele do kąpieli, płyny do kąpieli, i teraz do tego chyba powrócili. Ja przynajmniej jakoś nie zauważyłam, aby właśnie te żele wciąż były. Nie wiem, może się mylę, ale tak jakoś mi się kojarzy z czasami, no kilka dobrych lat temu, czy nawet kilkanaście, jak właśnie kupowałam sobie takie płyny do kąpieli właśnie w tych płaskich opakowaniach, więc tak jakoś mi się miło zrobiło. Bardzo dużo zapachów, tam chyba z 5 się pojawiło, bym musiała zerknąć znowu na nagrania. Bardziej wiosenne, bardziej świeże, takie wakacyjne, i całe serie właśnie takie zapachowe powstały. Tutaj chyba też jakaś maska, więc tak się prezentują te nowości. Nowości lub takie bestsellerowe kosmetyki danych marek. A co tutaj jeszcze? Dr. Jart. No fajnie, naprawdę bardzo fajne, sprawdzone marki. Mniej makijażu, więcej pielęgnacji, co mi teraz bardzo odpowiada, bo przy tym remoncie bardzo dbam o swoją skórę, więc chętnie coś tutaj przetestuję.
A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w tej szalonej podróży, w tym moim szybkim życiu, w biegu. Ale cieszę się, że ten dzień tak fajnie przebiegł. Spotkałam wielu znajomych i poznałam fajnych ludzi, poznałam nowości i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!